Częściu twórca Trackercam w pewnych sytuacjach można rozniecić ogień, wykorzystując węgiel drzewny z ogniska, które rozpaliliśmy wcześniej, a które już wygasło, bądź z pozostałości po ognisku, które rozniecił ktoś inny. Węgiel drzewny z takiego ogniska musi być świeży, nie może być mokry, nie może być wilgotny, tak by jego powierzchnia pozostała nienaruszona. Węgiel drzewny z drzew liściastych jest dosyć delikatny, zatem nie będę kładł go na kawałku krzemienia, tak jak w przypadku zwęglonej bawełny. Kilka kawałków ułożę na ziemi obok siebie i zacznę krzesać iskry. Gdy iskra upadnie na kawałek węgla, zacznie się żarzyć, wtedy dołożę do niego sąsiednie kawałki. Zacznę dmuchać tak, by uzyskać więcej żaru i wyższą temperaturę. Następnie dołożę suchej rozpałki i będę dmuchał tak, by powstał płomień. Do krzesania mogę użyć krzesiwa pierwotnego, krzesiwa współczesnego. Mogę także użyć w słoneczny dzień soczewki. I zobaczmy, jako krzesiwo głownia ze stali węglowej i uderzam kawałkiem krzemienia. Krzesiwo współczesne.
na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.